Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna, 21. część z serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, odcinek 21. I dzisiaj będziemy się zajmować kolejnymi wersetami używanymi przez szyderców, aby podważać słowa Pana Jezusa, który powiedział: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I dzisiejszym tematem będzie: czy i wy chcecie odejść? Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 11 wersetu, Jana 8 rozdział od 31 wersetu, Jana 6 rozdział od 66 do 67 wersetu. Czy i wy chcecie odejść? I pierwszy z serii to będzie Jana 8 rozdział 31 werset. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Pierwsza rzecz, która tu się narzuca, to kwestia tego, że chodzi o uczniów. Czyli uczniów. A więc mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I w tym pytaniu używanym do tego, aby ilustrować ten fragment, często dodaje się, czy wyrażenie jeżeli wytrwacie w słowie moim nie wygląda na warunek? No oczywiście, że jest to warunek i każdy, kto uczy się ze Słowa Bożego, zauważy, że jest to warunek, tak? Czyli jeżeli wytrwacie w słowie moim, jest warunkiem. Warunkiem czego? Uczniostwa. Czyli jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Bycie prawdziwym uczniem to jest całkiem co innego niż bycie zbawionym. To znaczy, jeżeli mamy osobę, która tak jak Łotr na krzyżu została zbawiona, to Łotr na krzyżu nie zdążył być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Już ten prosty przypadek pokazuje, że uczniostwo nie jest związane ze zbawieniem. Uczniostwo oczywiście może pomóc komuś w znalezieniu drogi zbawienia, ale niekoniecznie musi, bo ktoś może zadowolić się tym, że jest uczniem i tak być zadowolonym tym, że jest uczniem, że się nigdy nie nawróci. Może być niedaleki Królestwa Bożego, ale nigdy nie przekroczyć tej granicy. Jesteś niedaleki Królestwa Bożego. Pan Jezus jednemu z takich uczniów musiał powiedzieć: ale niedaleki to znaczy równocześnie, że nie jest w tym królestwie. Nie wszedł do tego królestwa, nie narodził się na nowo, nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że jeśli w takim stanie zmarł, to poszedł do piekła, do jeziora ognistego. Nie skorzystał ze zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. A więc każdy człowiek, który uznaje doktrynę wiecznego bezpieczeństwa, zauważy tu również, że wyrażenie jeżeli wytrwacie w słowie moim jest warunkiem i to nie jest żaden problem. I to nie dotyczy w ogóle kwestii wiecznego zbawienia, wiecznego bezpieczeństwa. I to jest właśnie jednoznaczne. Wszelkie deklaracje słowne. Cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że jest uczniem Chrystusa? Wszelkie deklaracje bycia uczniem Chrystusa są
deklaracjami, jeżeli nie są powiązane z faktycznym podążaniem za Chrystusem, to są to deklaracje bezwartościowe i puste. Jeżeli za tym uczniostwem nie idzie to, że ktoś się po prostu nawróci, przyjdzie do Jezusa, uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, wyzna swoje grzechy, uzna, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem wystarczającym dla niego. Jeśli taki uczeń po prostu pozostanie tylko na tym, że będzie gromadził sobie wiedzę i będzie wierzył w Jezusa, ale nie skorzysta z tego, że Jezus zmarł za jego grzechy, będzie wierzył w Jezusa, ale nie uwierzy w to, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus został ukrzyżowany za niego konkretnie, a nie taka ogólna wiara w Boga, jaką wielu wyznaje, że wierzą w Boga, wierzą w Jezusa, gdzieś tam mają przyklejone pewne wyobrażenie o Bogu, ale nie korzystają z tego, że Jezus umarł za ich grzechy. I niestety wśród wielu tak zwanych utracalników, takich szyderców, jest takich pełno, którzy wręcz mówią, że ich osobiste zbawienie w ogóle się nie liczy tutaj. I to jest często podtrzymywane przez świadków Jehowy, przez też rzymskich katolików, jak z nimi rozmawiałem wielokrotnie, mówili, że to nie chodzi o to, żeby mieć osobistą, własną relację z Panem Jezusem Chrystusem, żeby osobiście znać Jezusa, żeby osobiście Jezus znał mnie. To nie jest dla nich ważne. Ważne jest dla nich wyznawanie, właściwy sposób wiary w Jezusa, która jest po prostu czystą ortodoksją, czystym nauczaniem, prawdziwym wielbieniem, prawilnym sławieniem. I to jest dla nich kluczowe, ale oni są właśnie przez to niedaleko od Królestwa Bożego, nie są w Królestwie Bożym, są doskonałymi teologami, którzy wierzą w wielkie fakty wiary, wierzą w wielkie fakty chrześcijaństwa, ale nigdy nie przyszli do Pana Jezusa po zbawienie, nie skorzystali z tej jedynej, doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo niebezpieczny, bardzo groźny, bardzo szkodliwy stan. Stąd przestrzegam przed tym. I Jana 8,31 w ogóle nie mówi o tym, że ktoś może stracić zbawienie. Jeżeli ktoś nie wytrwa w słowie Pana Jezusa Chrystusa, po prostu nie będzie uczniem. Natomiast jeśli był w jego życiu kiedyś taki moment, że uwierzył w Pana Jezusa, to już jest zbawiony raz na zawsze. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Oczywiście to jest jedynie teoretycznie rozważone, dlatego że każdy prawdziwy chrześcijanin chce wiedzieć jak najwięcej o Panu Jezusie Chrystusie. Każdy, kto jest narodzony na nowo, chce zgromadzić jak najwięcej wiedzy o Bogu. Zapragnął niesfałszowanego mleka słowa jak niemowlę. I niemowlę chce takie mleko czyste pić. Więc ja tylko mówię o tym, że tutaj nie ma nic o tym, że zbawienie można stracić. Tu jest pokazany warunek uczniostwa. I ten warunek uczniostwa jest po prostu, jeżeli wytrwacie w Słowie Chrystusowym, wtedy będziecie prawdziwymi uczniami. I kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, że cierpliwość jest właśnie cechą typową dla chrześcijan. Cierpliwość, wytrwanie jest świadectwem obecności Ducha Świętego w sercu człowieka, które mogą to działanie Ducha Świętego zobaczyć też wierzący, inni. I wtedy ma to znaczenie przy decyzjach takich, czy takiego człowieka można zachęcić do tego, żeby wspólnie z nim iść drogą Bożą, łamać z nim chleb, lub też, żeby na przykład dopuścić do tego, żeby stawał za kazalnicą, albo prowadził szkółkę niedzielną, albo w inny sposób
realizował jakieś zadania zborowe, jadąc na przykład do więzienia głosić Ewangelię. Po prostu musi być pewność, że nie tylko w prawidłowy sposób komunikuje taki człowiek, co jest w Piśmie Świętym, ale żeby w jego życiu było widać cierpliwe podążanie za doskonałym wzorem Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy taki człowiek jest prawdziwie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce, które ci ludzie oszczercy rzucają pod adresem doktryny głoszonej przez Pana Jezusa, że wiecznie zbawiony jest każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, to jest Jana 6:66-67. Tutaj jest takie sformułowanie. Jana 6:66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Zatem widzimy w tym Jana 6:66, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I takie rzeczy działy się wiele razy na przestrzeni wieków. Pan Jezus mówił o dwóch rodzajach uczniów. Można to powiedzieć upraszczając tak, mówił o uczniach i o uczniach prawdziwie. Albo inaczej o uczniach i prawdziwych wierzących. Greckie słowo, które w oryginale występuje, bo Nowy Testament został spisany po grecku, w grece koine. Greckie słowo, które przetłumaczone zostało jako uczeń, oznacza ten, który się uczy. Było wielu ludzi, którzy do pewnego momentu uczyli się o Chrystusie i codziennie dowiadywali się nowych rzeczy. I to, że właśnie byli tacy ludzie, którzy się bardzo chętnie uczyli, tylko do pewnego punktu, jest tutaj właśnie takim punktem wytłumaczającym te wersety. Kiedy Pan Jezus powiedział, kto, to jest chyba 54 werset, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I te słowa tutaj były takim punktem zapalnym. I właśnie, gdy usłyszeli te słowa, stwierdzili, że to dla nich za dużo i że już nie będą za Panem Jezusem chodzić. Tu nie chodziło o to, czy ci ludzie byli zbawieni, czy nie. Prawdopodobnie nie byli, dlatego się zgorszyli, ale tego nie rozstrzyga ten fragment. Tylko chodzi o to, czy chcieli nadal uczyć się od Pana Jezusa, czy też odmówili Mu roli nauczyciela i odeszli z powrotem do domu. Bo nie ma neutralnego gruntu. Jeżeli chcesz mieć Jezusa Chrystusa jako twojego nauczyciela, to znaczy, że On jest rzadkim rodzajem nauczyciela, bo On od razu wie, co ty sobie przyswoiłeś. Ja, gdy chcę sprawdzić, co moi uczniowie się nauczyli, mam kilka narzędzi. Jednym z tych narzędzi jest zrobienie egzaminu na koniec semestru. I jeżeli oni napiszą ten egzamin, to dalej wydaje się, że wiem więcej, ale wcale nie wiem z całą pewnością, czy się nauczyli. Dlatego, że mogli przecież to tylko i wyłącznie nauczyć się na chwilę i za chwilę zapomnieć, czy też nauczyć się naprawdę, ale też mogli zwyczajnie przepisać od kolegi, od koleżanki. Co prawda ja mam takie techniki, że u mnie nikt niczego nie przepisze, ale pomijając to, że u mnie takie techniki zastosowałem, to dalej nie przybliża mnie do tego, że ja wiem, ile umieją. Nie wiem, nie potrafię wejść do mózgu i sprawdzić. Nie potrafię wejść do serca i sprawdzić, ile z tego
czego ich uczyłem, jest w ich umyśle i w ich sercu. Natomiast Pan Jezus takie rzeczy wie od razu i wie, ile się nauczyłeś. Jest takim nauczycielem, który wchodzi do twojego umysłu i do twojego serca. To jest jego przewaga. I tu nie chodziło o to, czy ci ludzie byli zbawieni, czy nie. Tak jak mówiłem, uczniostwo i zbawienie to są dwie różne kwestie według Pisma Świętego. Chodzi o to, czy ci ludzie chcieli nadal uczyć się od Pana Jezusa, czy też w sercu wzgardzili Nim jako nauczycielem. I odeszli z powrotem do domu właśnie będąc takimi zgorszonymi. Tak czytając ten tekst z Jana i późniejsze, nie wiemy, czy ci, którzy odeszli, wrócili jeszcze potem słuchać, czy już nie. Moim zdaniem nie wrócili, bo byśmy ich mieli wspomnianych czarno na białym jako tych, którzy wrócili. Zresztą Hebrajczyków, 6 rozdział, albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali, to jest, a tutaj, albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego, uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy wieku przyszłego, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Czyli widać jednoznacznie, że jak ktoś zawraca, to już nie ma powrotu. Ale to nie chodzi o to, że u Boga nie ma powrotu, tylko u tej osoby nie ma powrotu. Ta osoba już się zamknęła i nie wróci. I to jest bardzo smutne. Jana 6:67, już czytałem. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? Co z tym pytaniem? Też szydercy czasami używają tego jako dowód tego, że Pan Jezus nie miał racji, gdy mówił, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Więc Pan Jezus miał rację. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Zbawienie jest nieutracalne. Nie można go stracić. Mówimy, że Słowo Boże uczy o wiecznym bezpieczeństwie właśnie na podstawie tego, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. I to pytanie, czy i wy chcecie odejść, zarówno to pytanie, jak i odpowiedź na nie, czyli tak jak odpowiedział Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? To te dwie rzeczy ma wyraźny związek z tym, co już wspomnieliśmy, czyli chodzi o prawdziwe lub nieprawdziwe uczniostwo, a nie o prawdziwe lub nieprawdziwe zbawienie. Zbawienie nie ma tutaj żadnego punktu stycznego z tym pytaniem. Nie chodzi o zbawienie. Więc pytanie, jak i odpowiedź na to pytanie ściśle jest powiązane z tym, co przed chwilą było już omawiane. I jest to kontynuacja tego, co mówiliśmy przy okazji tego wersetu 66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Czyli ci uczniowie odeszli. I Pan Jezus zwrócił się tym razem do apostołów, do ludzi, którzy byli z Nim już przez długi czas. Wśród nich był Judasz. I zapytał ich, czy i wy chcecie odejść. Widać jednoznacznie, że Judasz był wśród tych 12, a przecież Judasz nigdy się nie nawrócił, był niezbawiony, nigdy nie był z własnością Pana Jezusa. I on też jest adresatem tego pytania. A Piotr odpowiedział tak, jak każda zbawiona dusza powinna. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To widzimy w 68 wersecie. Więc Judasz też był w tym gronie. Nie wiemy, co by powiedział Judasz, gdyby on się odezwał. Odezwał się Piotr.
Każdy, kto się prawdziwie nawróci, właśnie tak odpowie. Do kogo pójdziemy? Przecież poza Jezusem nie ma nic. Jest tylko i wyłącznie pustynia. I no więc słyszałem, że kiedyś rozmawiało dwóch takich braci i obaj byli dość posunięci w latach. I jeden z nich był utracalnikiem, a drugi z nich wierzył, tak jak mówi Pismo Święte, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. I obaj się ze sobą kłócili, tak po chrześcijańsku, czyli nie używali desek z gwoździami, tylko argumentów. I te argumenty biblijne były w różny sposób przedstawiane. I wtedy doszło do takiej kulminacji tej rozmowy, bo rozmawiali już kilka godzin, a ten jeden z nich upierał się, że człowiek może wyrwać się z ręki Bożej. I ten, który wierzył, tak jak Pismo Święte mówi, że zbawienia nie można utracić, zapytał go, dlaczego tak się przy tym upierasz? Czy jesteś pewien swojego zbawienia? Na to ten utracalnik powiedział, całkowicie jestem pewien mojego zbawienia. Jak długo jesteś chrześcijaninem? Ten go zapytał, choć oczywiście wiedział. Chciał tylko do argumentacji to przypomnieć. Ten utracalnik odpowiedział 40 lat. Na to ten wierzący, tak jak Pan Jezus uczy, że kto wierzy w Syna ma życie wieczne, powiedział, i Bóg trzymał cię w swojej dłoni przez cały ten czas, 40 lat, to czy chcesz wyrwać się z Bożej ręki, skoro tak się przy tej możliwości upierasz, że jest w ogóle możliwe wyrwać się samemu z ręki Bożej? Na to ten utracalnik powiedział, no pewnie, że nie. No więc padło znowu pytanie, w takim razie jesteś lepszy niż twoje poglądy. Dokładnie. No i o to właśnie tutaj chodzi. Jeśli ktoś naprawdę się nawróci, to w życiu nie będzie chciał wyrwać się z Bożej ręki, nawet gdyby mógł. Tylko w Chrystusie jest zaspokojenie duszy. Szósty rozdział Hebrajczyków jest bardzo smutnym fragmentem i jest to fragment bardzo często cytowany przez szyderców, którzy nie wierzą w słowa Pana Jezusa, że kto wierzy w Syna ma żywot wieczny. I oni ten fragment podnoszą do rangi argumentu, choć ten fragment w ogóle nie mówi nic o zbawieniu albo o utrzymaniu zbawienia lub utracie zbawienia. I ja tutaj przeczytałem już pierwsze trzy wersety, jeszcze ze współczesnego przekładu Hebrajczyków, szósty rozdział. Hebrajczyków, rozdział szósty. Rozdział szósty od czwartego wersetu. Ja przeczytam tylko pierwsze trzy z tego fragmentu, ale do jedenastego ciągnie się ten argument. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy zostali raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre i oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Czyli widzimy dalej, a jednak zmieniłem zdanie, przeczytam do 11. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a końcem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym,
i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Czyli widzimy jednoznacznie, że mamy fragment, który dotyka kwestii zupełnie innej niż temat utracalności zbawienia lub nieutracalności zbawienia. Jest to temat całkowicie niepowiązany z tym, o czym mówimy w tym cyklu. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Tutaj widzimy jednoznacznie, że nie ma czegoś takiego jak druga szansa, drugie podejście. Jeżeli ktoś fałszuje to, co uzyskał od Boga, czyli skosztował daru niebieskiego, tak? Albo stał się uczestnikiem Ducha Świętego, albo skosztował dobrego Słowa Bożego, albo skosztował mocy przyszłego wieku, a mimo to, tak jak Judasz, nie nawrócił się, był niedaleki Królestwa Bożego, to taki człowiek w swoim sercu nie będzie już chciał żadnej rzeczy z chrześcijaństwa uznać za autentyczną. Będzie wszystkim gardził i nigdy się nie przybliży według tych słów do tego, żeby pójść jednak za Jezusem. I list do Hebrajczyków, list do Żydów jest napisany niewątpliwie przez apostoła Pawła, mimo że Paweł oczywiście nie figuruje w nim jako autor. Miał on tutaj na celu Duch Święty, kierując tak Pawłem, że anonimowy charakter listu będzie bardziej skuteczny w tym, co miał osiągnąć. Odbiorcami byli żydowscy chrześcijanie żyjący przed zburzeniem świątyni, które miało miejsce w okolicach 70 roku. Jeśli wierzyć archeologom, to z tej świątyni została jedynie niezburzona ściana płaczu i to jest jedyna pozostałość, co pokazuje, że skoro ta ściana nie jest z jednego kamienia, to słowa Pana Jezusa, że nie pozostanie kamień na kamieniu, jeszcze są niewypełnione, z tego by wynikało. No chyba, że archeolodzy się mylą i jednak ta ściana płaczu nie należała w żaden sposób do tych zabudowań, o których w 24 rozdziale Mateusza mówił Pan Jezus Chrystus. I teraz jest to bardzo ważne, że nie jest to zwykły list, ten list do Hebrajczyków, ale jest on starannie opracowaną rozprawą ukierunkowaną pod kątem odbiorców żydowskich. Ta rozprawa ma wykazać niepodważalną wyższość Jezusa Chrystusa i zbawienia, jakie Pan Jezus Chrystus niesie ponad wszystko, co oferował judaizm w tym swoim sfałszowanym już charakterze. Na skutek zwiastowania Ewangelii wielu Hebrajczyków, wielu Żydów nawróciło się, wielu się zwróciło do Chrystusa. W tym samym czasie żydowski obrządek świątynny jeszcze kontynuował po staremu ze swoimi rytuałami i ofiarami i też potem będzie na chwilę przywrócony w czasie wielkiego ucisku. Przez 3,5 roku będzie też on wznowiony. Na skutek straszliwych prześladowań, jakie nastały, i to z autorstwa cesarzy przeciwko chrześcijanom, w pierwszym wieku wielu wierzących Żydów zaczęło się poważnie zastanawiać o tym, czy w ogóle dobrze zrobili, że stali się chrześcijanami i zaczęli rozważać możliwość wyparcia się Chrystusa
i powrotu do judaizmu. Dlatego, że judaistycznym sąsiadom wiodło się znacznie lepiej, stąd ci, którzy wyznawali chrześcijaństwo, zaczęli wątpić, czy uwierzywszy w Chrystusa postąpili słusznie. Oczywiście mówimy tutaj o formalnych wierzących, a nie o rzeczywistych wierzących w sercu, bo wierzący w sercu nigdy się w ten sposób nie będzie zastanawiał. Do tych wątpiących Duch Święty kieruje ten szczególny list, list do Hebrajczyków, wykazując nie tylko wyższość Jezusa Chrystusa w każdym szczególe, bo nawet w tym liście jest powiedziane, że Bóg Ojciec modli się do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, oraz nazywa Pana Jezusa Jahwech. Tyś Jahwech na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli jeżeli widzimy, że Bóg Ojciec modli się do Boga Syna, no to to już jest bardzo mocne wykazanie wyższości Jezusa Chrystusa nad judaizmem. I też w tym jest pokazane, że nowe przymierze, które ma nastać dopiero po 7-letnim okresie ucisku wielkiego, jaki przyjdzie na całą ziemię, aby doświadczyć mieszkańców ziemi, to to nowe przymierze, które nastanie po tym 7-letnim ucisku, a ten 7-letni ucisk nastanie po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu chrześcijan do nieba, to to nowe przymierze jest też oparte na pośredniku przymierza, a tym pośrednikiem jest, tak, Pan Jezus Chrystus jest tym pośrednikiem. Czyli znowu wykazanie wyższości Jezusa Chrystusa nad judaizmem. A więc ten list do Hebrajczyków wykazuje wyższość Jezusa Chrystusa nad judaizmem w każdym szczególe, ale dodatkowo absolutna niemożliwość, niemożność powrotu do systemu, który już się blisko końcowi zbliża, czyli to stare przymierze, judaizm bazujący na tym starym przymierzu jest bliski zaniku. Słowa bliski zaniku wskazują, że jeszcze nie zniknął i faktycznie nie zniknął, bliski zaniku, ale bliski zaniku znaczy, że jeszcze jest, tak? I Bóg już z tym systemem skończył, tym judaizmem, ale jeszcze jest bliski zaniku. Dopiero jak nastanie nowe przymierze, to będzie koniec z tym przymierzem starym. Natomiast z punktu widzenia chrześcijaństwa, chrześcijanie są zupełnie odrębną kategorią. Chrześcijanie zostali wybrani przed założeniem świata, czego nie można powiedzieć o ludziach wierzących, takich jak Abraham, którzy też będą w niebie, też są zbawieni, też będą zabrani w pochwyceniu, ale nie zostali wybrani przed założeniem świata. To pokazuje, że kłamstwem jest to, że wybranie przed założeniem świata jest konieczne do tego, żeby stać się zbawionym człowiekiem. Teraz, przez chwilę, dopóki jest Kościół, to akurat się pokrywa. Ale co do zasady, każdy może przyjść do Boga, bo Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi z całego świata i bez różnicy, bez wyjątku, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I to jest oczywista sprawa, tak mówi Pismo Święte, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze grzechy, ale też grzechy całego świata. Czyli jednoznacznie Pismo Święte wskazuje na to, że Pan Jezus złożył doskonałą, nieograniczoną niczym ofiarę, która całkowicie przebłagała wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I jeżeli ktoś przyjdzie do Pana Jezusa, to jest szeroko otwarte wejście dla Niego, aby mógł wejść na drogę zbawienia, drogą nową, żywą. I tak mówi właśnie list do Hebrajczyków, aby wejść tą nową drogą, nową, żywą do zbawienia. I teraz, jeżeli mamy do tych wątpiących skierowane słowa Ducha Świętego w liście do Hebrajczyków, to jest ważne, żeby zauważyć, że Jezus Chrystus jest przedstawiony jako ten, który góruje znacznie nad judaizmem i nie ma sensu wracać do judaizmu. I ten 6 rozdział Hebrajczyków, 4 do 11 wersetu,
czyli ten fragment, o którym mówimy, jest charakterystyczny pod tym względem, że autor podsumowuje w nim sprawę tego, że Jezus Chrystus jest wyższy niż judaizm, i autor wykazuje, że żydowskie obrzędy utraciły swoją ważność, jako że miały jedynie wskazywać na nadchodzący krzyż w Starym Przymierzu, a w Nowym Przymierzu będą wskazywać na krzyż, który już miał miejsce, czyli w Starym Przymierzu to są cienie rzeczy przyszłych, a w Nowym Przymierzu składane ofiary będą cieniem rzeczy przeszłych. To jednoznacznie pokazuje, że w centrum historii jest ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. I to jest ważne, żeby rozumieć, że starotestamentowe żydowskie obrzędy utraciły swoją ważność, jako że miały jedynie wskazywać na nadchodzący krzyż. I ten krzyż, ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa, złożenie na Chrystusa wszystkich naszych grzechów, uczynienie Chrystusa grzechem za nas, stało się w 3 godzinach ciemności. I w 3 godzinach ciemności, kiedy całą ziemię zaległa ciemność. I ten fakt już miał miejsce. Historii się nie odwróci. Próba podejmowania powrotu do tych obrzędów jest niemożliwa do zrealizowania, równoznaczna jest z ponownym krzyżowaniem Syna Bożego i wystawianiem Go na pośmiewisko, dlatego często słyszycie, że ja mówię, że ci utracalnicy twierdzą, że Chrystus umarł niepotrzebnie. Nawet jeżeli oni takiego zdania nie powiedzą, to w rzeczywistości o to właśnie chodzi, że ich Chrystus umarł niepotrzebnie, bo oni po prostu tracąc zbawienie, znowu chcą kolejnego Chrystusa krzyżować, no bo już z pierwszego już się nic nie da wycisnąć i to jest właśnie problem, że to w kółko próbuje się potraktować Jezusa jak zwykłego woła, jak zwykłego koziołka, a to działa odwrotnie, to koziołki wskazują na Pana Jezusa Chrystusa, a nie, że Pan Jezus Chrystus jest takim pospolitym koziołkiem, który tylko jedynie mógł zgładzić symbolicznie przeszłe grzechy, a przyszłych już nie jest w stanie i teraźniejszych nie jest w stanie. To jest bluźnierstwo i wystawianie na pośmiewisko Pana Jezusa Chrystusa ofiary. I Hebrajczyków 6 rozdział jest fragmentem, który nie dotyczy pewności i niepewności w pierwszym rzędzie, choć oczywiście widać, że jeżeli go przeczytamy, to on w pełni harmonizuje się z nieutracalnością zbawienia, przedstawia sytuację osoby, która po prostu się nigdy nie nawróciła. A skoro się nigdy nie nawróciła, mimo przedstawionych jej dowodów, to w żaden sposób nie dotyczy to kwestii wiecznego zbawienia i nieutracalności zbawienia. I nie jest to w żaden sposób podważenie nieutracalności zbawienia, tylko to jest po prostu inny temat, obok. I ten fragment nie dotyczy zarówno ani pewności zbawienia, jak i niepewności wierzącego. Sprawa utraty zbawienia na skutek grzechu nie jest tutaj w ogóle nawet rozważana. Apostoł uczy tutaj, jak pustym i próżnym jest nawet myślenie, że ktoś, kto został zbawiony i doświadczył wszystkich związanych z tym cudów, mógłby cofnąć czas i powrócić do cienia rzeczy przyszłych, które były przed Golgotą. To po prostu nie ma sensu. Zbawienie jest nieutracalne. Wieczne bezpieczeństwo jest własnością każdego dziecka Bożego. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne i nie straci zbawienia, bo tak uczy Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Jeśli nie masz swojego egzemplarza, możesz do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, telefon 739 089 088. Możesz też do mnie wysłać SMS-a na ten numer. Także jest e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem. Życzę, abyśmy każdy z nas przybliżał się codziennie do Boga, czytając Słowo Boże. Bo Pan Jezus Chrystus jest przedstawiony w Słowie Bożym bez żadnych przymieszek.
I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo Jezus Chrystus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikogo. To pokazuje, że zbawienie jest nieutracalne, bo nikogo, kto do Pana Jezusa Chrystusa przyszedł, Pan Jezus Chrystus nie wyrzuci precz. A więc jeśli już ktoś uwierzył w Pana Jezusa, już przyszedł do Pana Jezusa, już nigdy nie będzie wyrzucony precz. Ty nie będziesz pierwszy. Więc jeżeli Jezus Chrystus zna ciebie, jeżeli ty znasz Pana Jezusa Chrystusa i wspólnie idziecie drogą, znacie się, jak zna się przyjaciel ze swoim przyjacielem, to wtedy, jeśli Pan Jezus Chrystus powierza ci swoje Słowo Boże i ty też odbierasz to Słowo Boże od Niego i macie zażyłą społeczność, On zna ciebie, ty znasz Jego, to nic nie jest w stanie wyrwać cię z ręki Bożej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Więc to była 21. część z cyklu Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 21. Omawialiśmy temat, czy i wy chcecie odejść? I posłużyliśmy się fragmentami z Hebrajczyków, 6 rozdział Jana, 8 rozdział Jana, 6 rozdział. Zapraszam na część 22. Z Bogiem.